Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, ponieważ temat logo od Atraxu na Commodore 64 nie dawał mi spokoju, no to trochę drążyłem. Słuchajcie, prawie udało mi się przerobić całą instrukcję. No i gdzieś w tej instrukcji znalazłem określenie, w którym użyto nazwy Turtle Logo, tak? No więc zacząłem, słuchajcie, szukać po internecie. No i okazało się, że Turtle Logo jest przynajmniej kilka różnych wersji, ale jak tak zacząłem coraz bardziej zgłębiać temat, to słuchajcie, patrzcie się, co znalazłem. Najpierw natrafiłem na CSDB i Turtle Graphic 2. Słuchajcie, no i tu jest jakaś wersja dyskietkowa, pobrałem, będę ją sprawdzał. W zasadzie od mojego logo różni się tylko tym napisem tu u góry, tak? No więc już wiedziałem, że o co chodzi. Następnie znalazłem taką stronę, słuchajcie, gdzie mamy w zasadzie chyba przetłumaczone to, co było na pudełku programu Turtle Logo. Tutaj jest przypisane, jest napisane, że wersja kartridżowa, rok 1983. Następnie, słuchajcie, trafiłem na artykuł z 1983, gdzie właśnie autor, tutaj podpisany David Thornburg, opisuje, że oglądał w Las Vegas na Las Vegas Consumer Electronics, tak? Oglądał wersję logo od HES, tak? No i tutaj pisze, że HES Turtle Graphic 2 jest połączeniem Atari Pilot i TI Logo, czyli TI Logo to jest chyba to Terrapin Logo, co wam pokazywałem, tak? No i on tutaj to dość dokładnie opisuje. Zresztą ten artykuł możemy nawet, słuchajcie, zobaczyć w oryginalnej gazecie, czyli jak sobie klikniemy tutaj, to nam się otwiera ta gazeta, Computer Magazine, na stronie 150 to było, ale tutaj muszę przełączyć w tej przeglądarce na 152 i faktycznie HES Turtle Graphic jest opisane jako takie dość ciekawe właśnie logo do nauki programowania. Dobra, słuchajcie, czyli już ustaliliśmy, z czym mamy do czynienia, tak? Czyli to, co Atrax sprzedawał pod nazwą Basic Logo, czy potem tak jak jest napisane tam na karcie logo 64, czy znowu, zresztą tu też jest napisane, nie? To tak naprawdę HES Turtle Graphics 2 z 1983 roku. No i logo było dostępne w wersji zarówno kartridżowej, jak i dyskietkowej. Słuchajcie, była, czekajcie, jeszcze tutaj szybko pokażę wam jedną stronę, która teraz nie wiem czemu nie chce mi się otworzyć, ale z tej strony jeszcze godzinę temu do pobrania była zarówno opis tego, co jest w pudełku, taka skrócona instrukcja z gwarancją, skan jej w PDF-ie, jak i pełna instrukcja. I pełna instrukcja to jest w zasadzie ta sama instrukcja, co tutaj. Tak? Czyli ta instrukcja jest po prostu tłumaczeniem tamtej instrukcji. Nawet te grafiki, które tutaj mamy zawarte, to są te same grafiki, słuchajcie. Dobra, w tej chwili nie wiem, no nie działa, po prostu ta strona się nie otwiera. Natomiast jeszcze, jak mówię, godzinę temu ją czytałem i wszystko było w porządku. Dobra, słuchajcie, ja teraz pokażę wam kilka rzeczy, które jakby ogarnąłem przez te kilka dni właśnie w tym programie. Czyli na początek, słuchajcie, odpalimy sobie tą wersję CRT. Run card. Tutaj mam odpaloną też drukarkę, ale to tylko dlatego, że w zasadzie teraz to już mogę wyłączyć, że drukowałem sobie zawartość dyskietki, tak? Bo pierwszą rzecz, którą tutaj warto zauważyć, jeśli chodzi o menu, to nie ma nigdzie możliwości wylistowania zawartości dyskietki. To znaczy można zapisać program, można go ten program odczytać stamtąd, ale nie można jakby sprawdzić, co jest na dyskietce, tak? Więc sobie wydrukowałem moją zawartość dyskietki. No i słuchajcie, na początek pokażę wam, co osiągnąłem. Tryb, który ostatnio wam pokazywałem, to tryb znakowy, tryb low res, tak? Bodajże 40 na 25 znaków, tak? Czyli ten podstawowy tryb komodorka znakowym. Natomiast przeszedłem do high res, do trybu 320 na 200 pikseli. No i tutaj kilka takich programów napisałem i słuchajcie, na początek sobie, znaczy napisałem, przepisałem z instrukcji, tak na dobrą sprawę, pokażę wam program o nazwie, czekajcie, dysk i teraz wielokąt. Jest taki load problem. Aha, czekajcie, bo chyba nie załadowałem dyskietki. Dobra, to zaraz to zrobimy.
mount disk, dobra, czyli jeszcze raz get disk wielokąt, czyli program, który ma rysować wielokąt, ale w trybie, słuchajcie, graficznym. I widzimy w pierwszej linijce wywołanie trybu high-res, czyli trybu wysokiej rozdzielczości. No i tutaj mamy użyte zmienne, które zostały przypisane, tak? Mamy użytą też komendę set heading to, czyli ustawienie kierunku, no i 90 to jest chyba do góry, z tego co dobrze pamiętam. I w tym programie mamy też użytą pętlę, tak? Pętla w tej wersji logo to loop. Dobra. No i to jest rysowanie chyba klasycznego kwadratu, z tego co widzę. Spróbujemy sobie to odpalić. No i dobra, słuchajcie, o ile w trybie low res to logo było wolne, to w trybie high res jest jeszcze bardziej wolne. Czy tu jest więcej niż kwadrat, bo to jest jakiś wielokąt, który niby powinien być wielokątem foremnym, ale ta właśnie rozdzielczość sprawia, że chyba nie do końca takim jest. Ale działa, tak? Czyli możemy namalować coś takiego. Dobra, kolejną rzecz, którą wam pokażę, którą zrobiłem, wyczyścimy sobie delete, usuniemy program jakby z pamięci, tak, żeby nam tej pamięci nie zajmował i sobie załadujemy program z dyskietki wielokąty 1 bodajże, bo wielokąty, mam wielokąty i wielokąty 1, 1 chyba był z błędem. Dobra, no to sobie zobaczmy ten program. Jak widzicie, ten program jest już dość długi, nie mieści się w całości na ekranie. No i tutaj mamy, słuchajcie, między innymi zastosowaną instrukcję warunkową, na przykład w linii 23, test if, tak? Czyli testuje nam jakiś warunek, natomiast efektem działania takiej instrukcji warunkowej jest tylko przypisanie stanu, prawdy lub fałsz, tak? Jeżeli chcemy coś zadziałać, to musimy się odwołać, czyli na przykład sprawdzić, czy if false, tak? Albo if true, to coś tam, nie? Jump i do jakiejś tam etykiety w zależności od warunku w tym momencie, w tym programie tak jest zrobione. No to spróbujmy sobie execute. I tu musimy, słuchajcie, podać jakieś wartości. Number of swears, czekajcie, bo prawda jest taka, że jak podam jakieś tam byle jakie, to czasem może mi się nie narysować. Czekajcie, liczba boków, długość boku, dobra, słuchajcie, ponieważ w instrukcji oprócz tego, że mamy program, to mamy też proponowane wartości, jakich powinniśmy użyć, żeby uzyskać tam odpowiednie efekty. No i tu właśnie taki przykład proponowanych wartości. A tutaj możliwe do uzyskania efekty, czyli to coś, co ja nazywałem rozetą i w Terrapin logo też żeśmy sobie coś takie robili, ale tutaj użyłem dość mało figur. Zrobiłem tak dlatego, ponieważ jak widzicie, jakie jest tempo rysowania. Tempo jest takie żółwie, że jakbym tutaj zasadził taką rozetą składającą się tam z bardzo wielu figur, no to niestety by to było katastrofalnie wolno. Dobra, zrobił? Zrobił. No to dobra, to jedziemy dalej. Też wyczyścimy sobie pamięć. Jest i teraz get. Weźmiemy sobie kolejny program. Niech to będzie program Spirala. Dobra, i dajemy, odpalamy. Długość, powiedzmy, długość niech będzie 30. Kąt, a na początek niech będzie 90. I zmiana długości, czyli wydłużaj o 5. Ilość powtórzeń 10, żebyśmy do jutra nie czekali. Właśnie mamy przełączenie do trybu high-res. No i teraz będzie rysowana spirala, której każdy kolejny bok jest dłuższy, słuchajcie, o 5 pikseli de facto. Tak by można było powiedzieć. Dobra. No jak widzicie, działa. Niemniej jednak działa dramatycznie wolno. Dobra.
Możemy sobie jeszcze szybko zobaczyć na ten program. Też tu trochę linii ma. No i tutaj przejście do trybu High Res, jak widzicie, jest dopiero w linii 14, ponieważ jakby otrzymywać dane z klawiatury możemy tylko w trybie Low Res, dlatego tak to zostało zrobione w trybie tekstowym. Dobra, no to teraz słuchajcie, coś może o sprite'ach. Ostatnio wam pokazywałem, że jest dostępny edytor sprite'ów, więc włączmy go sobie. Mamy dostępnych 8 sprite'ów, gotowych, już narysowanych. Oczywiście możemy tworzyć swoje własne sprite'y, używając tego edytora, ale możemy też wykorzystać te tutaj dostępne. Pierwszą z nich to jest łódka. I to już widzieliście, ale pod dwójką mamy na przykład taką rakietę. Nie wiem, czy mogę od razu, nie, no muszę poczekać, aż mi się to narysuje. Dobra. Pod trójką mamy ciężarówkę. I teraz mamy, no mamy 8. Chłopca, dziewczynkę jeszcze. Co tam jeszcze mamy? Pod czwórką mamy piłkę. A oprócz tego samolot, domek, chłopiec i dziewczynka. To może jeszcze domek byśmy sobie zobaczyli. Piłka porażająca nie jest. No i tutaj oczywiście mamy też opisane w instrukcji, jak korzystać z tego edytora sprite'ów. No i tutaj mamy propozycję, żeby zrobić właśnie sprite takiego żółwia. Domek był pod szóstką. Dobra. Czyli z tych sprite, te sprite'y możemy, słuchajcie, wykorzystać sobie w naszych programach. Tak? Dobra, więc na początek będzie takie dość proste wykorzystanie sprite'a, czyli... czekajcie, mam coś tam w pamięci? Mam to, dobra, to sobie usuniemy. Czekajcie, bo ja tu co ja to zrobiłem? Destroy, tak. I teraz get znowu. I tu mieliśmy zwane tell sprite, czyli wywołaj sprite'a. Zobaczmy sobie na program. O! Chyba mi się nie wczytało. Oj, czekajcie, bo tu coś namieszałem. Jeszcze raz. Get. No, nie wiem, co mi się stało. Dysk. Czekajcie, coś się tu pokrzaniło. Jak to było? Tak? No i widzicie? Ale to nic, zrobimy sobie reset. W końcu to jest wersja kadridżowa. Oj, przeszedłem do menu zamiast zrobić reset. Ojej, dobra, załaduje się. 1992, czyli to jest jakaś przeróbka. No, pewnie tego Atraxu, nie? Dobra, i teraz get disk i tell sprite. Dobra, list. No i tutaj widzimy, że mamy wywołany sprite o numerze 5. Zmieniona jest jego wielkość, kolor, ustawiony kierunek 0, to jest chyba do góry, ustawiona prędkość, ustawiony zostaje sprite w odpowiednim miejscu ekranu 127-160, bo tu już przypominam, mamy rozdzielczość 320 bodajże, tak? 320x200, coś w tym stylu. Powodujemy, żeby nasz sprite był widoczny. Potem korzystamy z takiej opcji, że może, że jak będzie on wylatywał z jednego końca ekranu, to będzie wylatywał z drugiego. Pokazujemy sprite'a, no i program jest stopowany, no więc odpalmy to sobie. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, czyli startujemy ze środku ekranu i nasz samolot sobie leci. Jak wyleci, to wleci z drugiej strony, tak? Możemy też oczywiście spowodować, że nie będzie się tak działo, ale w tej chwili tak właśnie sobie ustaliliśmy. Czyli taki prosty sposób na pokazanie sprite'a. Teraz kolejna ciekawa rzecz. Ten program ma możliwość sterowania joystickiem, tak? Czyli możemy sterować sprite'ami joystickiem. No to teraz popatrzmy się. Mam też taki program i on się nazywa... Aha, ale zanim do joysticka to jeszcze może inny program. Delete, wszystko, dobra, get, disk,
I tutaj weźmiemy sobie coś, co się nazywa Race. Czyli teraz dwa sprite'y. No, ten program ma już 26 linii. W każdym razie występują w nim dwa sprite'y, zaraz zobaczycie. Execute. Mamy samolot. No. Dobra, i samolot ruszył. Samochód, jak widzicie, jest dużo, dużo wolniejszy, więc od razu z góry mamy przewidzianego zwycięzcę. Nie ma jak wyścig, tak, w którym każdy może wygrać. Dobra, ale w każdym razie mamy użyte dwa sprajty. Sprajty chodzą oczywiście na różnych prędkościach, dlatego właśnie tak się dzieje. Dobra, no i idziemy, słuchajcie, do ostatniego programu, który tutaj mam, a mianowicie właśnie do tego sterowania, joystickiem. I będzie to coś na zasadzie, powiedzmy, mini gry. I nazywa się to u mnie Game 1. Dobra. No, ten program już jest dość długi. No, czekajcie, co ja tu zrobiłem. Dobra. 34 linie. No to nawet nie taki długi. Jak na to, co możemy osiągnąć. Execute. Dobra, no i jest to pewnego rodzaju gra, w którym mamy piłkę i mamy rakietę. My sterujemy tą rakietą i mamy złapać piłkę, słuchajcie. Przy czym jest tak zrobione, że piłka jest od nas szybsza i pojawia się gdzieś tam w losowych miejscach. Zobaczymy, czy mi się uda w ogóle. Nie ta piłka. O, bierzmy ją. O, no i dobra. I udało mi się złapać piłkę w 27 sekund. Sprite'ami sterujemy joystickiem w porcie pierwszym, tak? Jeżeli byśmy... nie da się chyba w porcie drugim. Jest tylko w porcie pierwszym. Moglibyśmy sterować kilkoma sprite'ami naraz, choć akurat w tym programie jest ustawione tak, że ten sprite piłki porusza się losowo. Natomiast my sterujemy sprite'em drugim. No i dobra, i słuchajcie... Takie są możliwości mniej więcej tego programu. Powiem wam, że jak trochę więcej zacząłem pisać, no to jest, pisze się dość intuicyjnie, to znaczy szybko można się nauczyć komend. Są skróty. Skróty najczęściej to jest pierwsza litera pierwszego słowa, pierwsza litera drugiego słowa. Jeżeli słowo jest jednoliterowe, to jest to pierwsza i ostatnia litera bardzo często, więc dość szybko i intuicyjnie można te skróty załapać, żeby nie pisać takich bardzo długich komend. No i można tu osiągnąć nawet dość ciekawy wynik. No poza tym, że niestety program jest dramatycznie wolny, tak? Szczególnie jeżeli każemy mu zrobić jakieś bardziej skomplikowane operacje, tak? Nawet zarzucenie mu jakichś obliczeń, które ma tam wykonać, bo tam nie pokazałem wam tego, bo to było takie średnie moim zdaniem efekt, ale był taki program, gdzie on tam miał coś wyliczać, tak? No i to mu strasznie dużo czasu zajmowało. Dobra, słuchajcie, na koniec jeszcze porównamy sobie z tym, co ściągnąłem jako Turtle Graphic 2, tak? Bo tu widzimy logo 64, kart od firmy Atrax SX chyba tu pisze nawet, bo to tak zamazana niestety trochę ta etykieta. No to porównajmy to, słuchajcie, no z tą drugą wersją. I czy czymś się w ogóle różni. Turtle Graphics 2. To ja mam niestety wersję dyskietkową, bo taka też istniała, więc będziemy musieli prawdopodobnie chwilę poczekać, aż się wczyta. Ale słuchajcie, na mój gust to jest dokładnie to samo logo. Więc Atrax bardzo się nie namęczył. Atra... Kurczę, jak to pisze? Atrax, nie SX, Atrax zwyczajnie. Instrukcja, tak mówię, też została w całości przetłumaczona. Ciekawe, czy była na to jakaś licencja, czy po prostu to zostało zrobione. No bo zostało zrobione i było potem sprzedawane. Pewnie tak, nie? To jeszcze były takie czasy, że w Polsce wszystko wolno było robić. Tutaj mi jeszcze Ole ostatnio polecał Delta Drawing, tak? Które też podobno jest podobne do tego logo. Też tam zresztą w internecie w kilku artykułach było porównywane.
No i to, co wam wcześniej pokazywałem. O, tutaj wyraźnie pisze Tartar Graphic 1983. No i widzimy, że u góry jest Tartar Graphic 2 menu, tak? A poza tym jest chyba wszystko dokładnie tak samo. Więc teraz jeszcze sobie spróbujmy, czy uda się na przykład coś sczytać z dyskietki. Z tych programów, co napisałem w tamtej wersji. No to dobra, to weźmy sobie tel sprite. O, błąd, tylko ciekawe, czy może nie zamapowana jest dyskietka. Więc tu szybko sobie to zróbmy. Aha, no nie, no, na pewno nie jest zamapowana, bo przecież zamapowana jest tamta, nie? Ale czekajcie, w takim razie get disk tel sprite. No, dobra. No i bez problemu się wczytało, jak widzicie. No i też bez problemu się wykonało, więc jak najbardziej jest to dokładnie to samo logo. Tyle tylko, że jak mówię, nadano inną nazwę u góry w menu. Zamiast tego ekranu tytułowego mieliśmy datę 1992. No i sprzedano jako Commodore 64 logo. Tak. Pod wieloma nazwami. Basic logo na okładce. Logo 64 w środku. A tak jak mówię, w instrukcji gdzieś jest, słuchajcie, o, tutaj, w takiej instrukcji, bo ta pierwsza część instrukcji jest taka dla dzieci, a od 52 mamy strony, mamy instrukcję skróconą. I tutaj w zasadzie wszystko jest tak pokrótce opisane. I tutaj u samej góry, nie wiem czy to będzie widać, jest użyta właśnie nazwa Tartar Logo. Dobra, słuchajcie, mogę chyba uznać, że logo zostało w miarę rozkminione. Czy będę pisał jakieś swoje programy? No może kiedyś spróbuję, tam mi jakiś z moich widzów proponował, żebym stworzył, słuchajcie, żebym stworzył program zegara analogowego. Nie wiem, czym się chce nad tym myśleć, ale być może kiedyś. Dobra, ale na dziś to by było tyle i dziękuję wam za uwagę.